pogrzeb zamordowanej nastolatki, pogrzeb zamordowanej 18-letniej Magdy. Miała plany, ale scenariusz napisał ktoś inny. Dokładnie 24 maja 2021 roku nastoletnia Magda wsiadła na skuter i pojechała zrobić swojej babci zakupy. Do domu nigdy już nie wróciła. Jej ciało znaleziono w leśnym zagajniku kilka dni później. Zginęła z rąk zboczeńca. Pogrzeb 18-letniej Magdy odbył się w sobotę, 5 czerwca 2021 roku, w Gostyniu w powiecie kamieńskim. Msza świętego. Rozpoczęła się o godzina 11:00 i była odprawiona w tamtejszym kościele, a pochówek. Całą uroczystość relacjonowaliśmy na bieżąco w tym artykule. Pogrzeb 18-letniej Magdy odbywa się w sobotę, 5 czerwca 2021 roku, w Gostyniu w powiecie kamieńskim. Msza świętego. Rozpoczęła się o godzina 11:00 i jest odprawiana w tamtejszym kościele, a pochówek zaplanowano na pobliskim cmentarzu. Całą uroczystość relacjonujemy na bieżąco w tym miejscu. Koniec pogrzebu. 50 metrów od grobu Magdy znajduje się poprzednia ofiara Dawida J. Na grobie Magdy złożono setki kwiatów. Kiedy trumna trafiała do grobu, na cmentarzu rozległy się uroczyste dźwięki trąbki. Zamordowana 18-letnia Magda M. została pochowana. Cmentarz nie jest duży. Niedaleko, ok. 50 metrów dalej, w tej samej alejce jest jeszcze jeden grób bezpośrednio związany z tą tragedią. Spoczywa w nim Sylwia C. Zamordowana przed laty przez Dawida J. Dziewczynka zginęła w 2006 rok. Dyrektor szkoły przemawia nad grobem Magdy. Los postawił na jej drodze mordercę. Wstrząsające słowa i wzruszające wyznania. Kondukt pogrzebowy przeszedł za karawanem na cmentarz, gdzie 18-latka zostanie wkrótce pochowana. W tym miejscu przemawiała dyrektor liceum imienia Chrobrego w Gryficach, szkoły zamordowanej Magdy. Krótki monolog wybrzmiał w imieniu wszystkich uczniów szkoły, część z nich jest obecna na ceremonii. Magdalena miała swoje ambicje, cele, które konsekwentnie realizowała. Zapewne, za kilkanaście lat usłyszelibyśmy o niej jako o znanej pani psycholog, albo spełnionej i oddanej pani pedagog. Scenariusz jej życia napisał jednak ktoś inny. Oto dobry Bóg, nie wiedzieć dlaczego, na jej drodze postawił mordercę i zabójcę. Ani serce, ani rozum, nie są w stanie odpowiedzieć na pytanie dlaczego tak się stało. Madziu, kwiatuszku nasz. Jakimi słowy cię żegnać, kiedy w ludzkim języku brakuje słów, określeń, by oddać to, co czujemy po twoim odejściu, żal, ból, cierpienie. Padło przed opuszczeniem trumny. Mowa żałobna nad trumną 18-letniej Magdy. To najtrudniejszy pogrzeb, jaki przychodzi mi sprawować w gostyńskim kościele. Zebrały się tłumy. Znajomi Magdy przyszli z białymi różami, w kościele rozbrzmiał różaniec za zamordowaną 18-latkę. Ksiądz Juliusz Szyszko rozpoczął mszę żałobną. To najtrudniejszy pogrzeb, jaki przychodzi mi sprawować. 15 lat jestem księdzem, ale jeszcze nigdy nie sprawowałem takiego pogrzebu. Myślę, że wszyscy mamy pytania. Ta tragedia obudziła w naszym sercu pewne zapytania, między innymi. Jak to jest możliwe? Jak mogło się stać coś tak przerażającego, coś tak okrutnego? Dlaczego młoda osoba ginie niewinnie, umiera? Żałobnicy zbierają się przy kościele w Gostyniu. Jest sztandar szkoły zamordowanej Magdy, za pół godziny rozpocznie się ceremonia pogrzebowa. Na miejscu zbierają się pierwsi żałobnicy. Na odświętnym ołtarzu widzimy trumnę z kwiatami i zdjęciem 18-letniej Magdy. Zdjęcia znajdziesz w galerii poniżej. Ostatnie pożegnanie będzie kolejnym, traumatycznym przeżyciem dla wszystkich bliskich zamordowanej nastolatki. Łzy leją się od 30 maja, kiedy potwierdzono, że ciało odnalezione w lesie w pobliżu Świńcy należy do 18-letniej Magdy. Ta tragedia poruszyła wszystkie możliwe struktury, szkoła zamordowanej 18-latki liceum imienia Chrobrego w Gryficach, poinformowała, że kondolencje złożył m.in. dyrektor szkoły partnerskiej w Niemczech w Tostedt. 8-letnia Magda M. brutalnie zamordowana przez zboczeńca, początkowo mieszkańcy wsi Świniec, województwo zachodniopomorskie, byli pewni, że 18-letnia Magdalena M. wkrótce się odnajdzie.
Gdy zniknęła 24 maja 2021 roku po tym, jak pojechała swoim skuterem do Kamienia Pomorskiego, uznano ją za zaginioną. Nastolatka miała tylko zrobić zakupy dla babci i wrócić. Niestety, szybko okazało się, że jej zniknięcie miało głębsze dno. W niedzielę, 30 maja, znaleziono ciało dziewczyny, wkrótce potem wyszło na jaw, że 18-letnia Magda została zamordowana. Zarzut zabójstwa postawiono Dawidowi J., który wcześniej miał już na koncie podobne zbrodnie. Cały region opłakuje nastolatkę, a zdjęcia z ostatniego pożegnania, jakie uczynili jej przyjaciele, rodzina i mieszkańcy wsi, rozrywają serce na tysiące kawałków. Szkoła w Gryficach uczciła pamięć o 18-letniej Magdzie. Śmierć 18-letniej Magdy wstrząsnęła wszystkimi osobami, które ją znały. Dziewczyna była uczennicą klasy 2 liceum imienia Chrobrego w Gryficach. We wtorek 1 czerwca, w Dzień Dziecka, uczniowie i nauczyciele placówki przeszli w milczącym kondukcie, by upamiętnić zamordowaną. Na profilu facebookowym szkoły pojawił się ponadto wzruszający wpis nawiązujący do słów ksiądz Twardowskiego. Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania. Tak jakbyś nie chciała swym odejściem smucić. Tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania, że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić.